Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów tegorocznych uroczystości, to jest pana Pawła Szczygła, dyrektora Lasów Państwowych Regionalnych w Krakowie. Witam bardzo serdecznie pana dyrektora. Jak również w imieniu przedstawiciela społeczności naszej, pana Jakuba Klimczaka, Fundacji Osądź Mnie Boże, pana Jerzego Bosiagi i dzisiaj reprezentującego pana Obtułowicza. Bardzo prosiłabym, żeby do nas podszedł, jeżeli jest. Oj, przepraszam. I oczywiście Marta Słaby, wójt gminy Łabowa i urząd gminy w Łabowej. Drodzy mieszkańcy, wszyscy wielce szanowni uczestnicy tej patriotycznej uroczystości. Jako gospodarz tego miejsca mam wielki zaszczyt powitać wszystkich znamienitych gości na mszy świętej w intencji żołnierzy żandarmerii oddziału Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców i ich kapelana, jezuitę, księdza Władysława Gurgacza. Niech przesłaniem dzisiejszej uroczystości będą słowa: czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił. Ten, kto przeżył niewolę i śmierć, widział z braci swoich. Bo wolność zwykle krzyżami się mierzy. W uroczystej atmosferze przy pięknej oprawie uczestniczymy w lekcji historii. Nasza przeszłość, naznaczona krwią i ofiarą wielu naszych przodków, zobowiązuje nas do pielęgnowania niepodległości na każdym skrawku ziemi. Dlatego spotykamy się tutaj, na naszym pięknym i jakże wyjątkowym łabowskim skrawku, gdzie tradycja walki o niepodległą Polskę jest ciągle żywa. Niech żyje Polska, wolna, suwerenna i niepodległa. Cześć i chwała bohaterom! Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. I z duchem moim. Bracia i siostry, czcigodni kapłani, wszyscy wiemy, kiedy wybuchła II wojna światowa. Mogę powiedzieć, że przybywam do was z Westerplatte, z tego symbolicznego miejsca. Ale czy możemy powiedzieć, kiedy ta wojna się zakończyła? Na pewno nie w maju 1945 roku. Wojna o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę trwała jeszcze przez długie lata.
A wojna czy bitwa o wolne serca, o wolne dusze, o wolne umysły Polaków trwała i chyba w dalszym ciągu trwa. Dobrze, że po 50 latach znowu do lasu wróciła msza święta, którą w 1949 roku wiosną ksiądz Władysław Gurgacz odprawił dla żołnierzy niezłomnych, dla żołnierzy, którzy właśnie nie zwątpili, nie stracili nadziei, ale walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Od 24 lat tutaj się spotykacie. Z tego, co się dowiedziałem, coraz liczniej, by się modlić za żołnierzy podziemnej, niepodległościowej armii, za batalion Żandarmeria, za jego kapitana, za księdza Władysława. I mogę dzisiaj powiedzieć i zawołać: księże Władysławie, dołącz do tego ołtarza i do tej Eucharystii, którą pragniemy sprawować. Księże kapitanie Stanisławie, pióro i żołnierze, dołączcie do rzeszy tu zebranej, byśmy się modlili i polecali Bogu Polskę, za którą byście walczyli. I was chcemy polecić miłosiernemu Bogu i naszej ojczyzny wczoraj, dzisiaj i jutro, ale równocześnie trzeba nam w tym czasie, w tym roku, w tym miejscu także i myśleć o tych niezłomnych naszych sąsiadach z Ukrainy, którzy teraz naprawdę walczą i giną i, miejmy nadzieję, nie tracą nadziei na wolną, suwerenną i niepodległą ich ojczyznę. Niech te intencje wpiszą się w serce każdego uczestnika dzisiejszej uroczystości. A na początku z pokorą uznajmy nasze grzechy, wołając słowami Marii Lebdowiczowej, która tak napisała: osądź mnie, Boże, osądź mnie według miłosierdzia, osądź z mojej wiary i czasu zwątpienia, z ufności i pytań, dlaczego, z miłości i nienawiści, z odwagi i serca niepokoju, z wiecznej nadziei i bezdennej rozpaczy, z myśli, słów, uczynków, i rozstrzygnij swoją sprawę według miłości Ciebie, Boże. Według miłości do Ciebie, do Ojczyzny i do bliźniego. Będzie mi
razem z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swe życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie. Gromadzimy się na tej górze, by składać Bogu ofiarę za żołnierzy niezłomnych, za tych, którzy umierali, abyśmy my mogli być wolni, niepodlegli, byśmy mogli decydować o kształcie naszej umiłowanej ojczyzny. Modlimy się za armię polską podziemną niepodległą, którą tu zgromadził wielki Polak, kapitan Stanisław Pióro, pseudonim Emir. Ta armia była liczna. 100 żołnierzy złożyło przysięgę na krzyż, a 200 członków wspomagało. To 300 ludzi, którzy kochali Polskę i Boga bardziej niż siebie. My modlimy się tutaj, bo ksiądz Władysław Gurgacz, ojciec jezuita Sodalis Marianus, kapelan tego oddziału, pomagał chłopcom, aby byli uczciwi, moralni, odpowiedzialni, i tak było. Kiedy staję przed wami, serdecznie pozdrawiam i witam głównego celebransa, który przewodniczy tej Najświętszej Eucharystii, księdza prałata Zbigniewa Kras, kapelana pana prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Miło mi powitać liczną grupę koncelebransów razem ze mną tu, przy tym ołtarzu, którzy każdego roku gromadzą się przy tym ołtarzu polowym. Miło mi powitać pana ministra Antoniego Macierewicza z małżonką. Witam wszystkich posłów, polityków, ludzi służb społecznych. Witam ludzi odpowiedzialnych za lasy państwowe. Pana dyrektora Lasów Państwowych w Szczecinie, pana Andrzeja Szelążek, pana dyrektora Lasów Państwowych w Krakowie, pana Pawła Szczygieł. Witam wszystkich, panie i panów leśników. Witam dzisiaj osobiście, z serca, państwa Teresę i Józefa Pachów z Nowego Sącza. To oni zgromadzili tu pierwszą mszę świętą na hali Łabowskiej. Dzisiaj pozwólcie na jedno powitanie. Przybył na tę mszę świętą mój przyjaciel z Chicago. Wczoraj wylądował w Krakowie.
a dzisiaj jest tu na tej górze i cieszy się razem z nami, że tak pamiętamy o żołnierzach. Witam cię, Alku Sandrzyk, który tu jesteś dzisiaj z nami. Witam każdą i każdego z was. Witam wszystkich uczestników tej uroczystej Eucharystii. Niech ta ofiara wzniesie się aż do nieba, składana przez nas wszystkich, by się Bogu najlepszemu podobała. Kochane siostry, kochani bracia, Jezus dzisiaj mówi do nas z tej świętej Ewangelii. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. W dzisiejszej Ewangelii Jezus poucza nas w sposób metaforyczny, bo to pisze święty Jan. Ziarno, pole i Królestwo Boże. To trzeba usłyszeć. Ziarno musi wpaść w ziemię, by obumrzeć, a potem dać wiele ziaren. To jest warunek, by jedno ziarno przyniosło wiele ziaren. W sensie dosłownym ta metafora, czyli przenośnia, bo święty Jan, on pisze na dwóch poziomach. Pierwszy to jest układ ziemi, a drugi to jest Królestwo Boże. Ta metafora odnosi się do Jezusa. Jezus jest pszenicznym ziarnem, doskonałym ziarnem. Przez swoją mękę, krzyż i śmierć zapewnił ludziom całego świata przeobfity owoc zbawienia. Analogicznie dzieje się ze sługami Jezusa. Jeśli sługa wpada przez swoją śmierć męczeńską w ziemię, na podobieństwo ziarna pszenicy, ubogaca siebie i innych owocami swych zasług. Przeciwnie, kto przecenia swoje krótkie, doczesne życie i myśli, że ma prawo i przywilej do przyjemności, nie chce zerwać z grzechem, nie chce zerwać ze złem, przegrywa swoje życie. Chociaż często mówi, przecież mam prawo, to moje szczęście. To prawo to mówię w cudzysłowie. Życie nadprzyrodzone jest podstawą. Żyjemy dla Boga, żyjemy dla wieczności, żyjemy dla Ojczyzny. Jeśli ktoś, tak jak ci żołnierze, składali swoje życie w ofierze, na ołtarzu wiary, cnoty, honoru, ideałów, przygotowali sobie niewiętnący wieniec, wieniec szczęścia i nagrody. I wiem, że Pan ich przyjął. Ale Jezus jest wspaniały. Nie przymusza nikogo, żeby robił to, co on każe. Mówi wprost dzisiaj. Kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną. Decyzja wolności należy do osobistej decyzji człowieka. Ale za wierną służbę, będącą owocem dobrowolnego naśladowania Jezusa, przyrzeka coś niesamowitego, wspólne, nieopisane, nieprzemijające szczęście. Gdzie ja jestem, mówi Pan, tam będzie i mój sługa. Uczeń wierny Jezusowi jest powołany,
do pójścia śladami Jezusa, do umierania na wzór pszenicznego ziarna. To może się dokonać od razu przez męczeństwo, tak jak nasi bohaterowie, lub stopniowo przez całe życie. Dobrowolna i radosna służba jest nagradzana przez Jezusa. A ja dzisiaj razem z wami zachęcam wam, wejdźcie do serca swego, do swoich serc i odpowiedzmy sobie, co wnoszę w moje środowisko przez swoją służbę Bogu i Ojczyźnie. Kiedy dzisiaj trwamy na modlitwie za naszych bohaterów, uczniów Chrystusa, to dziękujemy za nich, za ich odwagę, za hart ducha, za ich mądrość życiową, mądrość społeczną i polityczną. Ich śmierć była wolną decyzją. Za naszą suwerenność, za naszą niepodległość. A jak Leśnik przeczytał w pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości, Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę. To synowie tej ziemi, sądeckiej ziemi, wiernej Chrystusowi, wiernej Ojczyźnie, wypowiedzieli naszym wrogom sprzeciw. Nie chcieli się zgodzić na postanowienia państw silniejszych. Ci, którzy decydowali w Jałcie o podziale Europy na strefy wpływów, wiedzieli o błędnych decyzjach swoich. Ale aby się nie sprzeciwiać Rosji sowieckiej, aby zakończyć II wojnę światową, zgodzili się. Odpowiedzialni za to są wszyscy, którzy w tym brali udział. I za wszystko, co działo się potem. Oddanie narodów pod hegemonię obcych było złem. Nasi bohaterowie z bronią w ręku powiedzieli wrogom nie. Każdy człowiek jest odpowiedzialny osobiście za swoje czyny. Im człowiek zajmuje wyższe stanowisko, ponosi większą odpowiedzialność. Politycy podnoszą największą odpowiedzialność. Zwracam się do obecnych posłów i polityków. Na waszych barkach jest ciężar odpowiedzialności za niepodległość i suwerenność, a nie uległość Niemcom, Rosji czy Francji. Premier Churchill zdawał sobie sprawę, kiedy podpisywał koniec II wojny światowej, że te skutki będą złe. I tak było. I tak jest. Dzisiaj, o czym wspomniał celebrans główny, wojna na Ukrainie u naszych sąsiadów. To skutki tamtych decyzji. Wygrana wojna na Ukrainie to wygrana nasza, Polska, Europy. Tamto zwycięstwo będzie naszym zwycięstwem, tak jak było 102 lata temu pod Warszawą. Od wielu lat przywracamy pamięć naszych bohaterów. Rok temu, 14 września, po mszy świętej o godzinie 12 w Bazylice Mariackiej w Krakowie, potężnym korowodem pogrzebowym przeszliśmy na cmentarz rakowicki, gdzie w Alei Zasłużonych został pochowany ojciec Władysław Gurgacz z zakonu jezuitów, kapelan oddziału żandarmeria Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Ta armia tutaj żyła zimę, lato, całe lata do 1949 roku. Ojciec Gurgacz, rozstrzelany wraz z innymi żołnierzami w więzieniu na Montelupich w Krakowie 14 września 1949 roku,
święto podwyższenia krzyża. Dopiero po 72 latach został pochowany w Alei Zasłużonych na Rakowickim Cmentarzu w Krakowie. Z asystą wojskową, godną. Gdy ten kapłan wspaniały umierał za Polskę pod ścianą, gdy go rozstrzeliwano, miał 35 lat. A ten, który strzelał do niego, był pijany. Za pierwszym razem nie trafił. Ojciec Gurgacz się przewrócił, a potem go dobił drugim strzałem. Mądry zakonnik zakonu jezuitów, wykształcony, zdolny, talent malarski, talent kaznodziejski, wspaniały człowiek. Jak dorodne ziarno pszenicy wrzucone do anonimowego grobu, wrócił do życia w naszych sercach i pamięci. Przed rozstrzelaniem prosił w więzieniu kolegów: na moim grobie postawcie mi krzyż brzozowy. I stał na jego mogile anonimowej. A dzisiaj stoi ten krzyż Golgoty brzozowy tu, na hali Łabowskiej. Świętej pamięci Henryk Ferenc, żołnierz niezłomny, budowniczy tego obelisku, i odsłaniał go 24 lata temu razem z panem ministrem. Tak ładnie i pokornie powiedział: ten wspaniały syn tej waszej ziemi sądeckiej, wielki bohater, tak długo o nas milczano. Jeden z ostatnich żołnierzy niezłomnych został zamordowany w Nowym Sączu, w bloku, w roku 1983, po stanie wojennym, przy ulicy Batorego 55. Jak zawsze sąd orzekł: przypadek nieszczęśliwy, nieznani sprawcy. Był to najmłodszy żołnierz żandarmerii Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, Adam Legutko. Pseudonim Młodzik i student. Pochowany w Zawadzie. Na tym cmentarzu spoczywają również jego koledzy z Żandarmerii Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Mieczysław Rębiarz, pseudonim Orlik, Grom, zastępca dowódcy Stanisława Piury. Henryk Ferenc, pseudonim Granit, Pazur. Marian Stanek, pseudonim Kmicic, Zoro. Tadeusz Ryba, pseudonim Artur, Jeleń. Jan Majocha, pseudonim Urban. Władysław Dąb, pseudonim Marian, krewny Adama Legutki. Kochane siostry, kochani bracia, jestem wam wdzięczny, że tu przybywamy, że się gromadzimy na tej Eucharystii, modląc się za naszych bohaterów. To jest bardzo istotne, modlić się za nich. Bogu najlepszemu dziękuję, że mnie tutaj wezwał 24 lata temu. Wiele doświadczyłem i wiele się nauczyłem. Każdego roku przez 24 lata stawałem tu przed wami jak żołnierz na warcie. Przy tym obelisku, który osobiście poświęciłem. Wielbiam ciebie, Boże. Wywyższam ciebie za to doświadczenie tego miejsca. Panie ministrze Antoni Macierewicz, panu szczególnie dziękuję, że mnie pan wprowadził na Łabowską halę. Wtedy, w 1999 roku, odsłaniał pan ten obelisk razem z Henrykiem Ferencem. I każdego roku starał się być razem z nami. Bóg zapłać. Bardzo osobiste podziękowanie, osobiste, dla państwa Teresy i Józefa Pachów. To oni byli inicjatorami,
aby nie tylko palić ognisko i jeść kiełbaski, tylko żeby tu sprawować ofiarę. To oni byli tymi, którzy szukali księdza, który by mszę odprawił, i znaleźli dzięki panu ministrowi. Przyprowadzali chór Immakulata z parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Nowym Sączu, a pani Teresa dyrygowała tym chórem. Wspominam też ich dzieci, zięcia, którzy przygotowali technicznie nagłośnienie, silnik elektryczny przywozili, aby można było nas słychać. Bóg wam zapłać. Już ostatnie podziękowanie. Panu Jakubowi Klimczakowi z Maciejowej. Panie Jakubie, za pierwszy ołtarz polowy w lesie. To. Za kaplicę, którą tu zbudowałeś dla żołnierzy niezłomnych, którą poświęcił ksiądz biskup pomocniczy z Tarnowa. Za przeniesienie tego obelisku, który był nieco niżej, ale wniosłeś go tutaj. I za to, że troszczysz się o to miejsce, że się opiekujesz razem ze swoimi synami. Bóg zapłać. A wszystko to dziękuję wam, to dla niego. Dziękuję. Bóg zapłać. A wszystko to na chwałę Bogu i żołnierzom niezłomnym. Więc zawołajmy. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała. Cześć i chwała bohaterom. Bóg zapłać. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych w naszej ojczyźnie, aby jej mieszkańcy zawsze miłowali swoją ziemię, jej trudną historię i wielkie tradycje naszego narodu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za Kościół Święty, aby wpatrzony w postać Maryi, pokornej służebnicy, a naszej Matki i Królowej, głosił wszystkim narodom wiarę w Boga żywego i prowadził wszystkich do zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, za wszystkich sprawujących władzę, aby z mądrością i odpowiedzialnością służyli wspólnemu dobru narodu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o rychłą beatyfikację niezłomnego w walce z brunatnym i czerwonym lewactwem, z matki Polaka, z ojca Węgra, z miejsca urodzenia Słowaka, sługi Bożego Janosza Esterhaziego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystki poległy na tych frontach wojennych, obronie naszej ojczyzny i innych narodów, zwłaszcza tej sądeckiej ziemi, zamordowany w katowniach komunistycznych, za tych, którzy ginęli na niej ludzkiej ziemi, za żołnierzy niezłomnych, aby radowali się życiem tej ojczyźnie, w której nie ma już cierpienia ani śmierci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za ojca Władysława Gurgacza, zakony ojców jezuitów, rozstrzelanego niesłusznie kapelana żandarmerii Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, o wyniesienie go do chwały ołtarzy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej górze, abyśmy wypełniali swoje powołanie uczniów Chrystusa, dając piękne świadectwo prawdzie. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej naszej Ojczyzny, naszych świętych patronów i męczenników.
abyśmy dochowali wierności Chrystusowi, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i umiłowanej Ojczyźnie naszej Polsce przez Chrystusa Pana naszego. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie znak miłości i pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nie wierzy, nigdy pragnąć nie.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć świętej rodzicielce Twojego Syna, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pozwólcie, siostry i bracia, że jeszcze dwa słowa powiem. Możecie usiąść. W Ewangelii świętego Jana Chrystus mówi: dobry pasterz zna swoje owce, a owce znają swojego pasterza. Ale mówi więcej. Dobry pasterz jest ze swoimi owcami. Na dobre i na złe, nawet jeśli trzeba, oddaje swoje życie za nie. Tylko najemnik, tylko fałszywy pasterz ucieka, gdy w owczarni dzieje się źle albo jest jakieś niebezpieczeństwo. Ksiądz Władysław Gurgacz dał świadectwo, jak trzeba być dobrym pasterzem, jak trzeba być ze swoimi owcami. 24 sierpnia, czyli kilka dni temu, minęła 80. rocznica przyjęcia przez niego święceń kapłańskich na Jasnej Górze. Za 3 dni minie 80. rocznica jego prymicyjnej mszy świętej. Przeżył tylko 35 lat. Przeżył zaledwie 7 lat kapłaństwa. Ale to były dobre lata, piękne lata. Przeżył je tak, jak trzeba. Ktoś powiedział, lepiej krótko świecić, niż długo dymić. Ale takich przykładów kapłana, dobrego pasterza w historii Kościoła, w historii polskiego Kościoła jest zdecydowanie więcej. W Priestrianach, dzisiaj to jest miejscowość koło Grodna, w 1942 roku przyszli dwaj franciszkanie, ojciec Herman i ojciec Achilles. Nie tylko sprawowali sakramenty święte, ale karmili głodnych, ratowali uciekinierów z transportów.
pomagali Armii Krajowej, która tam także działała bardzo intensywnie. Dzień wcześniej otrzymali informację od niemieckiego żołnierza, że jutro będą aresztowani. Mogli uciec. Nie uciekali. Jeden z nich powiedział: pasterz jest ze swoimi owcami. Następnego dnia zostali aresztowani, a kolejnego spaleni w stodole. Z czasów II wojny światowej i potem mamy znacznie więcej takich kapłańskich przykładów. A błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, znacie dobrze jego historię. W tamtym czasie, trudnym czasie, też był pasterzem, który był ze swoimi owcami. Siostry i bracia, nie tylko nam dzisiaj trzeba nowych powołań kapłańskich, ale trzeba nam takich powołań kapłańskich, takich pasterzy, jak ci, których wspominamy, jak ksiądz Władysław Gurgacz. Stając tutaj dzisiaj z wami, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję, że mogłem celebrować tę mszę świętą. Modlić się, przywołać księdza Władysława do tego ołtarza, przywołać żołnierzy niezłomnych, ale staję tutaj nie tylko w swoim kapłańskim imieniu, także w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy, który pewnie w tej chwili uczestniczy w narodowym czytaniu. Staję, by was w jego imieniu pozdrowić i by wam w jego imieniu serdecznie podziękować za to, co tu robicie od 24 lat. Już tutaj czcigodny celebrans wymieniał osoby, które odnalazły to miejsce, wskrzesiły to miejsce i rozpoczęły te msze święte, by kontynuować jak gdyby tą pierwszą mszę świętą, którą ksiądz Władysław odprawił w 1949 roku. Tym, którzy tutaj odważnie to czynili wtedy, kiedy jeszcze nic nie było i kiedy jeszcze demony przeszłości sprzeciwiały się temu odkłamywaniu historii i tym, których chciano wymazać, wpisywano w historię i próbowano i rehabilitowano i przywracano godność, której oni nigdy nie utracili. Tym, którzy to czynili i tym, którzy to czynią, w imieniu pana prezydenta bardzo dziękuję. I wam wszystkim bardzo dziękuję. Ja przejechałem tą drogę samochodem, ale tu trzeba było większości z was przyjść. Niektórzy pewnie są tacy, którzy od 24 lat tutaj przychodzą co roku. Bez względu na warunki, na pogodę, na ciepło, brak słońca, przychodzicie, bo wiecie, że warto, że trzeba, że ojczyzna nas tutaj wzywa na apel za tych, którzy tutaj gromadzili się i nie tracili nadziei. I nam nie wolno tracić nadziei. Czasy też nie są łatwe i tak jak powiedziałem na początku, walczyć o wolność naszej duszy, o wolność naszego sumienia, o wolność człowieczeństwa trzeba nam, kapłanom, i trzeba wam wszystkim tu zebranym. Wolność ojczyzny cenić, za wolność ojczyzny dziękować Bogu i tym, którzy za nią walczyli i dla niej polegli, ale równocześnie to jest nam zadanie dane w dalszym ciągu. Dlatego wszystkim
Bardzo serdecznie w imieniu głowy państwa, pana prezydenta Andrzeja Dudy, dziękuję i wszystkich raz jeszcze serdecznie pozdrawiam. Będzie krótkie. Jesteśmy tutaj po to, żeby dziękować. Jesteśmy tu po to, żeby tą modlitwą dziękować ojcu Gurgaczowi, dziękować jego żołnierzom, dziękować tym żołnierzom, którzy zostali wyklęci za to, że byli niezłomni. Dziękować całemu tamtemu narodowi polskiemu, narodowi tamtych czasów, który w różny sposób, ale walczył o niepodległość, często będąc świadom, że oni tej niepodległości nie dożyją. Tak jak świadom był przecież tego i ksiądz Gurgacz, i jego żołnierze, i jego najbliżsi, ale wiedzieli, że ofiara, którą oni poniosą, że ta ofiara odbuduje Polskę. Wierzyli w to, byli tego pewni. Znali naszą historię, znali naszą tożsamość. Wiedzieli, że ta ofiara da przyszłość Polski. Odbuduje Polskę. Sposób, w jaki ojciec Gurgacz walczył o niepodległość, był niezwykły i szczególny. Była o tym mowa, ale warto powiedzieć w tej sprawie dwa dosłownie słowa. On łączył głęboką świadomość duchową, religijną, kulturową, naukową. Łączył z walką o niepodległość. Ta cała struktura, którą przekazywał swoim żołnierzom, była sposobem kształtowania polskiej armii. Była sposobem kształtowania tych, którzy walczą o niepodległość, bo przecież formacja, którą tworzył, którą kształtował, Polska Podziemna Armia Niepodległościowców to była formacja, która miała przekazać ten sposób działania, ten sposób walki nam właśnie. My mieliśmy obowiązek to przyjąć i w jakimś stopniu to naprawdę robimy. Ale czy dostatecznie? Czy rzeczywiście dostatecznie, tak jak oni, potrafimy odróżnić kłamstwo od prawdy? Czy tak jak oni potrafimy przeciwstawić się nienawiści? Czy tak jak oni potrafimy bronić naszej ojczyzny od tego, jak jest potwornie okłamywana i przedstawiana w sposób absolutnie nieprawdziwy w naszym kraju, ale i na świecie? Przecież nasza ojczyzna jest zagrożona nie tylko militarnie. Nasza ojczyzna jest zagrożona w ten sposób, że jest przedstawiana absolutnie nieprawdziwie. Jeden z niewielu narodów na świecie, który w ten sposób, w taki nieprawdopodobnie intensywny sposób potrafił wywalczyć niepodległość dla siebie, ale także dla innych krajów. Naród, który stworzył największą strukturę społeczno-narodową, niepodległościową, którą była i jest Solidarność. Naród, który doprowadził do tego, że upadł Związek Sowiecki.
Takim narodem jest naród polski. Właśnie dlatego, że żołnierze niezłomni poświęcili życie. Właśnie dlatego, że oni przekazali nam przez naszych rodziców, krewnych, braci, przekazali nam, jak walczyć o niepodległość. Dzisiaj raz jeszcze musimy wrócić do tamtej tradycji. Dzisiaj raz jeszcze musimy ją pogłębić, głębiej zrozumieć. Dzisiaj raz jeszcze musimy sprawić, żeby nasze dzieci i wnuki mogły nauczyć się prawdy o własnym narodzie. Dziękujemy panu ministrowi Czarnkowi, że wprowadza podręcznik o prawdzie historycznej. Dziękujemy, że wprowadza do szkół obowiązek uczenia się obrony ojczyzny, walki o niepodległość. Dziękujemy, że rozumie właśnie całą tradycję żołnierzy niezłomnych. Dziękujemy, że rozumie przesłanie ojca Gurgacza, bo to właśnie on połączył tę całą strukturę. On właśnie, powtarzam raz jeszcze, stworzył wzór polskiej walki o niepodległość. On także stworzył wzór tego, a widzimy to przecież dzisiaj. Widzimy w obecności was, leśniczych, widzimy w obecności straży pożarnej, widzimy w obecności wszystkich żołnierzy, którzy tutaj są. Widzimy, że ta formuła kształtowania niepodległości czerpie właśnie z tradycji ojca Gurgacza, z tradycji żołnierzy niezłomnych. Za to dzisiaj jemu dziękujemy. Za to dziękujemy ojcom, którzy tę tradycję podtrzymują, którzy są gotowi przeciwstawić się kłamstwu, którzy są gotowi przeciwstawić się tym potwornym atakom na Kościół i na kapłanów. A przecież to oni przechowują tradycję wiary, tradycję historii, tradycję polskości. I my mamy obowiązek ich bronić przed atakami. Czy wywiązujemy się z tych zadań? Czy mamy odwagę przeciwstawić się tym kłamliwym gazetom i mediom, które opluwają dzisiaj Kościół i chcą go zniszczyć? Bo taka jest prawda. Bo chcą zniszczyć Kościół, chcą zniszczyć naszą tożsamość, chcą zniszczyć polskość, chcą zniszczyć człowieczeństwo. To właśnie, z tym właśnie walczył ojciec Gurgacz. To przekazywał swoim żołnierzom. To im pokazywał jako główną rolę, główną zadanie ich walki o niepodległość. Obronę tożsamości polskiej, obronę tożsamości katolickiej, obronę tożsamości niepodległości polskiej. Za to składamy mu najwyższe podziękowania. Za to się za nim modlimy. Za to bierzemy go za wzór dla naszego działania. Dziękuję. Przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
Apel pamięci. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Sądecczyzny, Małopolski i Podkarpacia, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby z okazji uroczystości upamiętniających żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców Oddziału Żandarmeria oraz kapelana Polski Podziemnej księdza Władysława Gurgacza przywołać pamięć wszystkich, którzy ofiarą swojego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Pochylamy głowy, oddając cześć rodakom, dla których Polska była i do ostatniej chwili życia pozostała najwyższą wartością. Wzywam niezłomnych patriotów, żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej kontynuowali walkę z narzuconym Polsce systemem komunistycznym, którzy po wojnie cierpieli prześladowania za wierność Bogu, honorowi i ojczyźnie. Stańcie do apelu! Wzywam księdza kapelana Władysława Gurgacza, pseudonim Sem, Stefana Balickiego, pseudonim Bylina, Stanisława Szajne, pseudonim Orzeł, którzy stanęli do walki za Polskę wolną, demokratyczną i suwerenną, dając przykład najwyższej ofiary i poświęcenia w służbie ojczyźnie, zostali zamordowani na Mortelupich w Krakowie. Stańcie do apelu! Wzywam poległych na polu chwały, zdradzeni w zasadzce w Czechosłowacji, Stanisław Pióro, pseudonim Emil, Adolf Cecur, pseudonim Lew, Michał Cabak, pseudonim Kuna. Stańcie do apelu! Wzywam tych, którzy polegli na polu chwały, zostali zdradzeni w Kunowie. Franciszek Mizgała, pseudonim Promień, Kazimierz Mułka, pseudonim Szaman, Julian Twardowski, pseudonim Rogacz. Stańcie do apelu! Zamordowani przez UB, KBW i MO. Marian Rębiarz, pseudonim Bystry, Mieczysław Rębiarz, pseudonim Orlik, Adam Klimczak, pseudonim Sroka. Stańcie do apelu! Zamordowani skrytobójczo: Stanisław Kulik, Adam Legutko, pseudonim Młodzik. Stańcie do apelu! Wzywamy żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej oraz tych wszystkich, którzy w strukturach organizacji działających na terenie Polski Południowej i Południowo-Wschodniej stawiali opór komunistycznej władzy. Wzywam wszystkich żołnierzy konspiracji niepodległościowej spoczywających na cmentarzach naszej ziemi małopolskiej i podkarpackiej, tych, których miejsca pochówku pozostają nieznane. Chwała bohaterom! Salwa honorowa! Szanowni Państwo, poprosimy teraz wszystkie delegacje pragnące upamiętnić poległych o ustawienie się przed obeliskiem i złożenie wiązanek oraz o zapalenie zniczy.
W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, znicz pamięci zapali kapelan prezydenta, ksiądz prałat Zbigniew Kras. Prosimy delegację o złożenie wieńców.